Dzień dobry Państwu. Zapraszam do obejrzenia rozmowy w ramach projektu Zwyczajni czy Bohaterowie, organizowanego przez Fundację Dorastaj z Nami. Dziś naszym gościem jest pan Bartosz Wszelaki, ratownik Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dzień dobry, panie Bartoszu. Dzień dobry. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i na początek chciałem zapytać o coś, wydaje się oczywistego, ale patrząc po pańskim stroju, jak to się stało, że został pan akurat ratownikiem medycznym? No, moja przygoda z ratownictwem zaczęła się w wieku 14 lat. Wtedy ukończyłem kurs młodszego ratownika WOPR nad zalewem w Bieszczadach, nad Soliną. I tam po uzyskaniu stopnia młodszego ratownika, po prostu patrząc na starszych kolegów, którzy przyjeżdżali wtedy ze stacji z Rzeszowa Ratownictwa Medycznego, ratownicy medyczni, którzy pływali tam na łodzi, po prostu patrząc na ich pracę, podjąłem decyzję, że to może być coś, co będę chciał robić w życiu, do tego będę dążył. A dlaczego akurat ratownictwo wodne na początek? Czy, nie wiem, zafascynował pana słoneczny patrol, czy coś innego? No, od zawsze miałem taką chęć pomagania ludziom. Wcześniej robiłem to po prostu społecznie, jak tylko mogłem, a gdy uzyskałem już ten wiek, gdzie można po prostu robić to już tak jakby oficjalnie, pod banderą WOPR-u, no to zapoczątkowało po prostu moją przygodę z ratownictwem. To wiemy, jak się zaczęło. A co było potem? Bo zanim doszedł pan do Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, bo jak rozumiem to najwyższy stopień wtajemniczenia, to na pewno były te kroki pośrednie. Gdybyśmy mogli tak podsumować krok po kroku, co warto zrobić, gdyby ktoś, mając tak samo jak pan kiedyś 14 lat, zastanawiał się, ok, co muszę zrobić, żeby dojść do momentu czy do miejsca, w którym pan jest teraz, to co musiałby zrobić? Należy ukończyć szkołę, zdać maturę, pójść na odpowiednie studia, uzyskać tytuł licencjat ratownictwa medycznego, następnie rozpocząć swoją przygodę z ratownictwem, podjąć pracę, otrzymać, tak jakby zdobyć 3-letnie doświadczenie co najmniej w zespołach ratownictwa medycznego. W międzyczasie bardzo dużo skupić się na nauce, nabieraniu tego doświadczenia. Przystąpić do rekrutacji, jeżeli będzie ona ogłoszona na stronie do Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, no i przejść cały proces rekrutacyjny, aby stać się ratownikiem medycznym w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym. A jak pan się decydował na to, żeby zostać ratownikiem medycznym, to od razu myślał pan docelowo o Lotniczym Pogotowiu, czy generalnie na początek takiej myśli w ogóle nie było? Na początku myślę, że dążyłem do tego, żeby dostać się do zespołów ratownictwa medycznego, żeby móc sobie zakupić ten strój, tak jakby wymarzony, móc się ubrać uniform ratownika medycznego, który jeździ w zespołach ratownictwa medycznego kołowych. A w momencie, kiedy człowiek już jest w tej pracy, zdobywa pewne doświadczenie, wiadomo, że chce piąć się wyżej, zdobywać wtedy pojawiło się właśnie to marzenie o tym, żeby dostać się do Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dobrze. Na ogół wyobrażenie nasze o tym, jak wygląda praca ratownika medycznego, czerpiemy z filmów, czy też z filmów, czy programów takich dokumentalnych, czy paradokumentalnych, nie wiem, choćby taki jak Na Ratunek, czy tam Na Sygnale. Na ile to, co pan robi na co dzień, pokrywa się z tym, co pokazuje film, albo odwrotnie, na ile film pokrywa się z pańską codziennością? No, filmy nie oddają naszej pracy, nie oddają tego, co my wykonujemy na co dzień, ponieważ w pewnych sytuacjach byłoby to pewnie nudne, zbyt długie, te odcinki trwałyby bardzo, bardzo długo, bądź też byłyby one na tyle drastyczne i niemożliwe do pokazania w telewizji po prostu, żeby no, można było je o takich porach dostępnych dla wszystkich emitować. Wykonuje pan pracę, którą na pewno pan lubi, bo myślę, że inaczej by pan tego nie robił, ale
Jakie trzeba mieć predyspozycje do tego, żeby być ratownikiem? Nie chodzi mi o umiejętności stricte takie medyczne, bo tego się można nauczyć, ale trzeba mieć w sobie pewnie jakiś taki gen, nie wiem, chęci pomagania, niesienia pomocy i też takiej otwartości na wyzwania, jak myślę. Na pewno trzeba sobie postawić jedno pytanie, na ile jesteśmy w stanie poświęcić swój wolny czas, swoje, tak jakby wejść w tą pracę, zaangażować się w chęć niesienia pomocy każdemu człowiekowi. Nie zawsze będą to ludzie nam przyjaźni, nie zawsze będą to ładne, czyste, zadbane osoby. Czasami będą to osoby, które są zaniedbane higienicznie, zwracają się do nas no, tak, jakby to nie przystało w ogóle zwracać się do innych osób. No, cały tak jakby przekrój naszego społeczeństwa, w ogóle ludzkości, z tym się spotykamy, z ludźmi, którzy mieszkają w ładnych, zadbanych domach, niesiemy pomoc ludziom w miejscach tam, gdzie no, jest niebezpiecznie i nie zawsze można tam wejść, pomóc natychmiastowo. Tak jakby trzeba być otwartym. A jednocześnie odpornym na to, co się zastanie. I zachowywać się adekwatnie do sytuacji, wyciąć tak jakby pewne rzeczy, które mamy w społeczeństwie zaprogramowane, tylko w tej chwili powinniśmy skupić się na tym pacjencie, jak tak, najlepiej mu pomóc. Użyć tak jakby całej swojej wiedzy, swoich umiejętności i sprzętu tego, który jest dostępny, aby pomóc tej osobie. A jeszcze zapytam o ten stopień trudności, bo no, wyobrażenie jest proste. Lotnicze pogotowie zwykle jest wzywane wtedy, albo kiedy dostajecie wezwanie, no to na ogół wiadomo, że to jest coś poważnego, albo bardzo poważnego, no bo najczęściej się widzi, kiedy to właśnie śmigłowcem ewakuuje się te osoby w najcięższym stanie. Czy to nie jest dodatkowe obciążenie dla pana i dla załogi generalnie, że kiedy dostajecie wezwanie, to wiadomo, że do czegoś naprawdę trudnego? Do końca się z tym nie zgodzę, ponieważ bardzo często zdarza się, że karetek brakuje i jest taka potrzeba, że dyspozytor medyczny w dyspozytorni nie ma wolnej karetki aktualnie i on zadysponuje do pozornie błahych zdarzeń ten śmigłowiec, bo to jest tak jakby karetka, która jest... Nie jeździ tylko latem. Nie jeździ, tylko jest troszeczkę inny środek transportu. Ale tak dużo częściej jesteśmy dysponowani do pomocy zespołom, bądź w momencie, gdy jest jakieś zdarzenie, które potencjalnie będzie wymagało wdrożenia jakichś zaawansowanych procedur, to ten śmigłowiec zostanie tam zadysponowany równocześnie z kołowym zespołem, bądź innym zespołem ratownictwa medycznego. A to jeszcze dopytam. Bo w śmigłowcu jest oczywiście lekarz, jest ratownik medyczny, no ale jest też pilot. Czy jak się pan dostał do zespołu, to musiał się pan nauczyć pracować z tymi dwiema osobami? Czy też po prostu to było takie naturalne, że z lekarzem pracuje się tak samo jak w karetce, która jeździ po drodze, a pilot jest sobie niezależnym bytem w tej waszej załodze? Nasze zadanie, w zależności od etapu misji, polega na tym, w pierwszej kolejności, na przyjęciu zlecenia na lot, czyli musimy przyjąć to wezwanie. Wtedy w porozumieniu z pilotem decydujemy się na to, że podejmujemy się wykonania tej misji. Pilot idzie uruchomić śmigłowiec. My uszczegółowiamy to przyjęcie, lokalizujemy miejsce, gdzie będziemy lecieli. I od momentu, kiedy ja dojdę do w pobliżu śmigłowca, no to moim zadaniem jest to, aby sprawdzić, czy jest naokoło bezpiecznie, obejść ten śmigłowiec, odłączyć ewentualnie źródło zasilania. I od tej pory moja praca polega na, tak jakby nadrzędną moją pracą jest to, żeby pomóc pilotowi, żebyśmy bezpiecznie zlokalizowali miejsce zdarzenia, tam dolecieli, czyli wylądowali, tak jakby pomoc. Jest pan częścią załogi takiej tak, stricte lotniczej, się, tak? Tak, nielicencjonowanym personelem lotniczym. A jest pan fanem lotnictwa, tak prywatnie?
prywatnie lubię, nie do przesady. Nie do przesady, ale tak. Na pewno zwracam uwagę na inne statki powietrzne. Interesuję się czasami, jeżeli jakieś fajne artykuły, zdjęcia, to ja najbardziej. Przechodząc do, bo ustaliliśmy, że może nie każde wezwanie jest trudne, ale czy pamięta się swoje pierwsze wezwanie, takie jak pan zaczynał pracę w ratownictwie medycznym, to czy pamięta pan swoje pierwsze wezwanie? I co się wtedy czuje, jak się pierwszy raz wyjeżdża? Pierwszy raz? No, to jest takie, na pewno jest dreszczyk, gęsia skórka, takie w cudzysłowie motylki w brzuchu. Człowiek jest podekscytowany. No, ten czas wtedy płynie bardzo, bardzo szybko, żeby się zebrać. Tak jak pierwszy mój wylot śmigłowcem już na samodzielnych misjach, to był na odległość 3 km od lotniska. Teoretycznie więc, szybciej by pan to przebiegł. Więc tak jakby no, to wszystko bardzo szybko płynęło. Byliśmy jako pierwsi w miejscu zdarzenia. Jeszcze nie zdążyła straż pożarna dojechać, ani policja, ani kolejny zespół ratownictwa medycznego. Także no, było bardzo dynamicznie. Pamiętam tak jakby to wszystko poklatkowo, ale no, ta euforia, to no, takie uczucie, które trudno opisać, tak? Trudno jest to opisać, ale na pewno zapamiętam to. A czy zdarzyło się takie wezwanie, które zapamiętał pan, ale w takim negatywnym sensie, że nie wiem, albo się nie udało pomóc, albo było tak trudne, że przerosło na przykład to pańskie możliwości, takiego, żeby się z tym pogodzić? Czy coś takiego trudnego było? Na pewno takie wezwanie, które zapadło mi w pamięci, negatywne było może z tego punktu widzenia, że po nim zainteresowałem się trochę bardziej takim wsparciem psychologicznym. No było to wezwanie do młodej kobiety, która straciła bliską osobę i no była to taka trudna reakcja sytuacyjna dla niej, ta informacja. I nie bardzo wiedziałem, jak jej w tamtym czasie pomóc. Pomimo tego, że byliśmy tam w dwie osoby, dwoje medyków, mieliśmy kupę sprzętu z sobą. Ten sprzęt praktycznie nie przydał nam się do niczego, bo ona z jednego punktu widzenia była zdrowa. No tak. Sprzęt nie był potrzebny. Sprzęt nie był potrzebny. To nie materiał. A to właśnie wsparcie psychologiczne, ta rozmowa z nią, to była chyba najtrudniejsza rozmowa, jaką przeprowadziłem kiedykolwiek. A czy w tej pracy bywają chwile zwątpienia, że może jednak powinienem wybrać, albo mogłem wybrać coś trochę łatwiejszego? Nie. Czy mniej obciążającego? Nie. Nawet jeżeli zdarza się sytuacja taka, gdzie wracam i mam dużo przemyśleń, że to mogłem poprawić, coś innego mogliśmy zrobić szybciej, lepiej, to jest to bardziej motywujące do tego, żeby to przemyśleć, ustalić sobie jakiś schemat postępowania i dążyć do tego, żeby zrobić następnym razem to lepiej, ponieważ no, już będę miał jakiś plan na taką sytuację bądź podobną. A jest pan perfekcjonistą w tym, co robi? Ma pan takie poczucie, że tym, wszystko, co pan robi w życiu, albo może przynajmniej tym zawodowym, to chce pan robić perfekcyjnie? Znajomi tak mówią. No, samemu sobie trudno powiedzieć czasem, albo sobie coś uświadomić. Tak, ale no, próbuję wszystko wykonać, żeby to było jak najbliższe temu, co chciałbym zrobić, jak ja bym chciał zostać potraktowany przez inne osoby, zespół, który akurat udzielałby mi pomocy. Rozumiem. A zdarzyło się, że ktoś po akcji przyszedł i panu po prostu podziękował? Powiedział: dziękuję, fajnie, że pan uratował, nie wiem, mojego tatę, mamę, córkę albo babcię? Zdarzają się takie sytuacje. Nie jest to bardzo częste,
ale jest to bardzo miły gest i bardzo fajnie usłyszeć taką informację i to ładuje baterie takie wewnętrzne w organizmie po prostu, że człowiek jednak fajnie, że wziął się za naukę, fajnie, że dąży do tego, żeby być jeszcze lepszym. Tak, i można było zrobić coś dobrego. A po pracy, czy bardziej może po służbie, jak pan się regeneruje, odpoczywa? Nie wiem, ma pan jakieś słabostki, albo nie wiem, jest pan fanem czekolady, albo nałogowo jeździ na rowerze, nie wiem. Po pracy staram się spędzić czas z córką, z żoną. Jeździmy na rowerze, staram się nurkować. Jak mam troszeczkę więcej czasu, jadę w Bieszczady, pochodzić po górach. No, tak jak każdy człowiek. Coś sobie znaleźć, tak? Zgadza się. Zanim jeszcze przejdziemy do podsumowania, to chciałem zapytać, czy jak pan patrzy na siebie z perspektywy tych kilkunastu lat, przynajmniej w czasie których pan się zajmuje ratownictwem medycznym, to gdyby ktoś pana zapytał, warto wybrać taką ścieżkę, to co by pan powiedział? Czy warto iść w tym kierunku, czy poszukać sobie innego zajęcia? Jeżeli ktoś czuje w sobie chęć niesienia pomocy, jest otwarty na wyzwania i jest w czasie jest w stanie poświęcić dosyć dużą cząstkę siebie na to, żeby być dobrym w tym, co robi, to podejmując takie jakby ryzyko, może nie ryzyko, wyzwanie, jak najbardziej. Ale jeżeli ktoś chce to zrobić na zasadzie, spróbuję, ale nie do końca jestem przekonany, to myślę, że powinien to jeszcze raz bardzo dobrze przemyśleć, wypisać sobie plusy, minusy i wtedy podjąć tą decyzję samodzielnie. Zapytam jeszcze, gdyby nie ratownictwo medyczne, to zastanawiał się pan, co chciałby robić innego w życiu? Czy nigdy nie było takiego zwątpienia, no bo od 14 roku życia de facto w sposób profesjonalny pan komuś pomaga? Nie do końca widzę siebie w jakiejś innej pracy. No i jeżeli musiałbym tak jakby z jakiegoś powodu zrezygnować z tego zawodu, no musiałbym bardzo, bardzo długo posiedzieć, pomyśleć nad tym, co innego mógłbym robić, co zdążyłbym tak jakby jeszcze się przyuczyć, wdrożyć w daną dziedzinę, temat. Powiem tak, no wydaje się pan i zapewne pan jest osobą niezwykle skromną. Robi pan naprawdę ważną rzecz, też na pewno fajną. I czy ma pan takie momenty, w których pan się zastanawia, a może jednak jestem trochę bohaterem? Czy jednak ciągle pan myśli, nie, ja jestem taki zwyczajny, nie ma we mnie żadnego rodzaju bohaterstwa? Nie czuję się bohaterem. Jestem normalnym ojcem. No może to jest rodzaj bohaterstwa. Kolegom. Nie ma takiej... Nie. Po prostu korzystam z życia. W pracy staram się być profesjonalnym i robić najlepiej to, co potrafię, do czego się uczyłem. Nie czuję się bohaterem. A ktoś tak do pana kiedyś powiedział, oprócz powiedzmy małżonki, która powiedziała, mój ty bohaterze, to czy ktoś tak do pana się zwrócił? Możliwe, że taka sytuacja była, ale nie jestem w stanie jakby przytoczyć okoliczności. Czyli nie było to coś takiego, co jakoś tam zapadło w pamięć. Niemniej myślę, że dla siebie, dla bliskich, ale także dla naszych widzów. Jest pan takim bohaterem, nawet jeśli tylko zwyczajnym bohaterem, to jednak tacy właśnie zwyczajni bohaterowie są nam potrzebni. Bardzo dziękuję, że znalazł pan dla nas czas na rozmowę. Dziękuję. Państwu również dziękuję za wysłuchanie tej, mam nadzieję, bardzo ciekawej rozmowy i zachęcam do wysłuchania kolejnych rozmów w cyklu, który, jak już mówiliśmy, organizuje Fundacja Dorastaj z Nami, bo warto poznawać zwyczajnych bohaterów, bo tacy wśród nas są. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Panie Bartoszu. Dziękuję.